Tutaj widzimy borówkę amerykańską, odmiana Elizabeth. Są to sadzonki dwuletnie, półtoraroczne. Sadzone na jesieni. I są ściółkowane z rębką. Tylko najpierw jest dawana trocina, a potem zrębka na to. Tutaj możemy zobaczyć, trochę przymarzło. Na dole jest jeszcze trocina. Jest jej trochę. Zobaczymy na drugi rok, jak ona będzie się sprawować. Czy będą chwasty tak przerastać? Oraz czy będą trzymać wilgoć? Na pewno jest to, że to będzie lepsze, ponieważ jak jest sama trocina, to jak wyschnie, to ta woda potem nie może wsiąknąć tak. A tutaj trocina będzie przykryta i z rąbka będzie to wodę przepuszczać i nie będzie pozwalała, żeby ta trocina wyschła. Tutaj widzimy, jest trochę z grubszego drzewa, a tutaj dalej jest więcej tych gliwia. Same gałęzie praktycznie robione. Widzimy, jak się tutaj odznacza. Jest ogólnie tutaj 5 rządków, z tego 3 są Elizabeth odmiana,
dwulatki, a dwa Blue Crop trzylatki. Może zobaczymy sobie Blue Cropa. Tutaj te dwa rządki są zasypane z rębką. A, jeszcze co chciałem powiedzieć, pokazać. Ładnie wygląda. Tu jest Blue Crop, czyli trzylatki. Tu jest odmiana Blue Crop. Dwa rządki są dopiero z rębką zaczynane obkładać. No i co? One są wyższe i bardziej rozgałęzione. Więcej tych gałęzi mają taki odmóg. I tutaj widzimy, najpierw trocina jest. Zamarzła. Zamarzła. A tu zrębka. Widzimy. I ta trocina będzie trzymać wilgoć. A zrębka nie będzie pozwalała, żeby trocina wyschła. Ponieważ jak trocina wyschnie, to potem nie chce wody przepuszczać. Nie wiadomo, że tam po... No, trzeba odczekać tę godzinę na przykład, czy pół przy podlewaniu. Ona po prostu będzie spływać sobie na boki, woda, a nie będzie ściągać. A tak to trocina nie będzie wysychać. A ta zrębka, to igliwie, gałęzi, będzie przepuszczać wodę. Ponieważ wiadomo, nie jest to taka jedno... Nie jest takie drobne. Nie zbije się to.